Witam serdecznie. W tym filmie zaprezentuję, w jaki sposób skonfigurować komunikację po protokole Modbus TCP między sterownikiem DVP-SV3 a falownikiem MS300 z kartą komunikacyjną w środowisku DIADesigner. Zaczniemy od skonfigurowania sterownika. W tym celu przejdziemy do zakładki Network View, a następnie w zakładce General w pozycji Ethernet możemy po kliknięciu na 3 kropki skonfigurować adres IP naszego sterownika oraz maskę podsieci. Na potrzeby tego przykładu zostawimy domyślny adres 192.168.1.5 i zatwierdzimy to przyciskiem OK. Adres IP można też sparametryzować w innym miejscu. Znajduje się to w Hardware Configuration, w Parameter Setting i tutaj w Ethernet Port Basic Setting również możemy ustawić adres IP oraz maskę podsieci. Jeżeli skonfigurujemy już adres IP sterownika, to możemy przystąpić do parametryzacji falownika. W tym celu warto zacząć od resetu falownika do ustawień fabrycznych, aby żadne wcześniejsze ustawienia nie przeszkadzały nam w wymianie komunikacji po Modbusie TCP. W tym celu ustawiamy parametr 0002 na 9, a następnie dokonujemy resetu zasilania. Następnie możemy przystąpić do parametryzacji falownika. Warto jest sprawdzić najpierw w parametrze 0960, czy jest tam wartość 5. Jeżeli tak, to znaczy, że falownik prawidłowo widzi kartę komunikacyjną EIP. Następnie możemy przejść do parametryzacji adresu IP i maski podsieci. Adres IP ustawiamy odpowiednio w rejestrach 0976, 77, 78 i 79. Na potrzeby tego przykładu będzie to adres 192.168.1.5 oraz maskę podsieci w parametrach od 0980 przez 81, 82 i 83. Tutaj ustawiamy maskę podsieci 255, 255, 255, 0. Następnie, aby zapisać tak ustawiony adres IP, należy zatwierdzić go, ustawiając w parametrze 0991 dwójkę. Następnie w parametrze 0930 ustawiamy 0, aby sterowanie odbywało się po rejestrach 2000 i pozostaje nam już tylko w parametrze 0020 ustawić 8, aby zadawać częstotliwość komunikacyjnie oraz 0021 na 5, aby również komenda run stop odbywała się komunikacyjnie po Modbusie TCP. Po sparametryzowaniu falownika możemy przejść do parametryzacji dalszej sterownika. W tym celu przechodzimy do środowiska DIADesigner i możemy w tym momencie przejść do konfiguracji wymiany danych. Dlatego znowu przejdziemy do zakładki Network View i w tym miejscu mamy dostępne sloty od portów komunikacyjnych sterownika SV3. Mamy tutaj jeden port ethernetowy, jest to drugi od prawej. I aby utworzyć taką magistralę ethernetową, musimy złapać ten slot i przeciągnąć go na jedną z wolnych magistrali. W tym momencie udało nam się utworzyć magistralę ethernetową i klikając prawym przyciskiem myszy na sterownik, wybieramy Ethernet port 3 Modbus TCP. Zostaliśmy w tym momencie przeniesieni do okna wymiany danych między sterownikiem a urządzeniami slave po Modbusie TCP. Widać, że domyślnie ta wymiana danych jest pusta. Aby dodać pozycję, klikamy niebieski plus i już widzimy, że dodał nam się pierwszy slave. Ważne jest, aby przycisk Enable był załączony. Następnie adres IP. Ma to być adres IP naszego slave'a, czyli 1.15. Jest to nasz falownik. Node pozostawiamy jako 1. Slave name będzie to standard Modbus Device, ponieważ będziemy się komunikowali z falownikiem jak ze zwykłym urządzeniem modbusowym. Następnie możemy przejść do zakładki Setting. W tym miejscu definiujemy najpierw, które rejestry z falownika chcemy odczytywać, do których rejestrów sterownika, a następnie, które rejestry sterownika mają nadpisywać, które rejestry falownika. Tak więc zaczniemy od odczytu. Będziemy czytali do rejestrów D200 oraz D201, dlatego zwiększę ilość do 2. Z rejestrów 2102 i 2103. Będą to rejestry przechowujące informacje o komendzie częstotliwości oraz o częstotliwości wyjściowej. Następnie nadpisywać będziemy rejestrami D100 i D101, dlatego też tutaj zwiększę ilość do 2. I odwoływać się będziemy do rejestrów 2000 oraz 2001. Rejestr 2000 jest odpowiedzialny za komendę run stop, natomiast 2001 za komendę częstotliwości. Jeśli chodzi o funkcje modbusowe, to pozostawiamy takie, czyli funkcja 3, read holding registers, a do zapisu funkcja 10, write multiple registers. Tak skonfigurowaną wymianę danych możemy zapisać, potwierdzając przyciskiem OK. I już widzimy, że zostało tutaj zaktualizowane nasza wymiana danych między sterownikiem a falownikiem. Dodatkowo możemy też zmienić Start Mode z PLC Run na Always Enable. Spowoduje to, że wymiana danych między sterownikiem a falownikiem będzie ciągła, a nie zależna na przykład od tego, czy sterownik jest w run, czy w stop, czy od jakichś specjalnych flag komunikacyjnych. Jeżeli to zrobiliśmy, to możemy teraz przejść do omówienia przykładowego programu sprawdzającego komunikację. Przygotowałem wcześniej taki program. W pierwszym skanie widzimy, że do komendy częstotliwości, czyli do naszego rejestru D101, powiązanego właśnie z rejestrem 2001, jest przepisywana wartość 2500. Będzie to odpowiadało częstotliwości 25 Hz. Wartość taka wynika z dokładności domyślnej falownika, czyli 2 miejsc po przecinku. Dlatego podajemy po prostu 25 i dodatkowo 2,0. Następne dwa networki realizują nam komendę run stop, to znaczy załączając flagę M1 będziemy wyzwalali run, natomiast wyłączając flagę M1 będziemy wyzwalali stop. Wartości 2 i 1 wynikają bezpośrednio z kombinacji bitowej. To znaczy odwołujemy się do rejestru 2000 falownika, a w tym rejestrze za run odpowiada bit 1, a za stop bit 0. Dlatego jeżeli chcielibyśmy wyzwolić falownik w run, to musimy wyzwolić bit 1, a więc decymalnie wpisać wartość 2. Natomiast jeżeli chcemy wyzwolić stop, no to musimy decymalnie wpisać 1, czyli wyzwolić bit 0. Tym sposobem będziemy nadpisywali wartość rejestru D100 powiązanego z rejestrem 2000. I to właśnie jest realizowane w tych dwóch instrukcjach. Dodatkowo też jest tutaj odczyt z rejestrów D200 i D201, czyli będziemy tutaj sobie odczytywać komendę częstotliwości i odczytywać częstotliwość wyjściową. Teraz pozostaje nam się tylko upewnić, że jesteśmy połączeni komputerem ze sterownikiem. W tym celu przechodzimy do zakładki Communication Setting. Wybieramy tutaj wcześniej już utworzony driver ethernetowy. Upewniamy się, że jest wybrany właściwy adres IP, czyli adres IP naszego sterownika. Klikamy Connect, no i mamy potwierdzenie, że połączyliśmy się ze sterownikiem. Możemy teraz wgrać projekt na sterownik, klikając Download. Tutaj potwierdzamy, żeby sterownik przeszedł w stop na czas wgrania. I jak widać, tutaj również poza samym programem wgrywa nam się również konfiguracja, a więc ten zmieniony adres IP sterownika też by był wgrany. Klikamy Start Transmission i następuje wgranie konfiguracji i programu. Jak widać, zakończyło się to sukcesem. Możemy zamknąć i przejść do podglądu online. W tym momencie widzimy, że sterownik jest w stop. Widzimy również, że komenda częstotliwości jest cały czas 0, ponieważ jeszcze się nie przepisało 25 Hz, które zadajemy. Dopiero jak przejdziemy w run, to ta wartość zostanie nadpisana. W tym momencie sterownik jest w stop, więc możemy go wyzwolić w run, załączając flagę. Tym sposobem widzimy również, że częstotliwość wyjściowa narasta aż do osiągnięcia częstotliwości zadanej. Aby z powrotem przejść w stop, wyłączamy tylko flagę M1, no i widzimy, że częstotliwość wyjściowa spada nam z powrotem do zera, natomiast częstotliwość zadana nadal wynosi 25 Hz. Tym sposobem przetestowaliśmy działanie komunikacji po Modbusie TCP między sterownikiem DVP-SV3 a falownikiem MS300. To było wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę.